U nas w Łodzi wygląda bardzo ładnie. Troszeczkę jest zimno i moi zawodnicy Młyna, drużyny rugby klubu Budowlani Łódź trochę już zmarzli, ale zaraz się rozgrzeją. Marcin jest menadżerem tego klubu. Powiedz mi, skąd pomysł, aby zawodnicy rugby pchali walec? Bo muszę ci powiedzieć, Sztefen, że zadanie, które tutaj będzie teraz wykonane, zakład, do którego teraz będę was namawiała, będzie polegał na tym, że 8 zawodników rugby będzie musiało przepchać walec, który waży ponad 10 ton, na dystansie 10 metrów, w czasie 1 minuty. No więc skąd ten pomysł? Wspólnie z trenerem Wiejskim, który niestety nie może dzisiaj oglądać tej konkurencji, natomiast w telewizji patrzy, jak zawodnicy będą się zmagać z tym ponad 10-tonowym walcem, postanowiliśmy, że zawodnicy Młyna, formacji Młyna naszego klubu będą w stanie popchnąć przez 10 metrów i po prostu wykonać tą konkurencję. No, powiedzmy tylko, co to jest Młyn? Młyn jest to formacja 8 zawodników z 15, która w odpowiedni sposób związana między sobą walczy z przeciwnikiem w tak zwanym młynie dyktowanym. To jest taka konkurencja bardzo siłowa, bo zawodnicy pokonują opór swoich przeciwników. To jest również ponad kilkaset kilogramów, prawda? No tak, siła młyna przeciwnika dochodzi nawet do 900 kilo. Ja myślę, że w tym zadaniu powinni wziąć raczej udział drogowcy, no ale myślę, że dacie sobie również doskonale radę. Panowie, teraz musicie związać młyn, przygotować się do tej konkurencji, a ja chciałam zapytać ciebie, Sztefen, i ciebie, Rafale, czy uważacie, że to zadanie ma szansę powodzenia? Uda się ten zakład, co przedstawiła ci Ania przed chwilą, czy się nie uda? Ja powiedziałem, że głęboko wierzę w panów, którzy to robią. Rugbystów. Świetnie mówisz po polsku. To jest angielskie. Ale odmieniłeś świetnie mówisz po polsku. Słucham, co mówicie, a powinno się mówić rugbystów. No, uda się, to... czy się nie uda? Uda się. Rafał Królikowski myśli, że się uda. Ania, proszę bardzo. Rafał, ty mówiłeś, że masz jakąś rodzinę w Łodzi. Tutaj w tej drużynie, w Młynie, na pozycji prawego filara jest Michał Królikowski. Być może to jest twoja rodzina. I właśnie Michał Królikowski będzie pełnił strategiczną rolę w przepychaniu walca, czyli w wykonywaniu tego zadania. No, przypominam, stary, to wiesz, to 8 zawodników drużyny rugby, Młyn, 10 metrów, przepychają walec o wadze ponad 10 ton w ciągu 1 minuty. To wypada około 1300 kg na jednego zawodnika. To jest naprawdę dużo. Oni są już teraz przygotowani. Myślę, że możemy zaczynać. Uwaga, panowie. Zapraszamy. Gotowi do walki? Trzymajmy kciuki, słuchajcie, dalej. Pokażcie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Gotowi? Pokażcie, że potraficie! Dla utrudnienia zawodnicy mają jeszcze pod nogami piłkę, która nie może wypaść poza zasięgu ich nóg. 50 sekund. Ruszyli. I do jedynki mają dojechać, tak? 5 metrów. 4 metry za nimi. 40 sekund jeszcze. Panowie, trzymamy za was kciuki! O Jezu, ale wysiłek. Naprawdę strasznie jest trudno, bo nogi ślizgają się po zamarzniętej ziemi. Cała Polska trzyma za was kciuki, panowie! 3 metry, 2 metry. 30 sekund jeszcze. Jeszcze. I się udało! Oj, obstawił, że się uda. Dajemy. Za karę Sztefan idzie, za karę. Nie, no nie, nie, nie. Do wieczek. Pięknie się cieszę, że się gratuluję. Brawo! A to zwycięska drużyna. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Prawy filar, lewy filar. No, to 3, 4.